lubię myśleć o swoich projektach jako o funkcjonalnych rzeźbach. Dlatego dla mnie ich forma jest bardzo ważna. Jestem Agnieszka Pikus. Studiowałam wzornictwo przemysłowe na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jestem projektantką produktu i autorką Evo. W pracy ważna jest dla mnie forma, funkcjonalność, ponadczasowość, praca z materiałem. Evo to jest moje pierwsze krzesło, projekt, który zaczął się jeszcze w trakcie moich studiów. Gdy usłyszałam o pomyśle, żeby powrócić do tego projektu, uznałam, że to jest super sposób, żeby przyjrzeć się mojej pracy na nowo. Zobaczyć, jak dużo zmieniło się w świecie projektowania, ale też w moim projektowaniu. Dodać nowoczesnego wyrazu, trochę może czegoś mojego. Zaczynając pracę, myślałam o tym, co zostawić w krześle i czego nie dotykać, nie ruszać. Jak coś dodać do tego krzesła, ale z drugiej strony nie spowodować, że jego forma przestanie być tak klarowna i jasna. Zdecydowałam, że obszarem, nad którym się skupię, będzie obszar oparcia i siedziska. Miałam tutaj dużo różnorodnych koncepcji na to, co mogłabym z tym zrobić. Pierwsza z nich to była koncepcja, gdzie oparcie było wyplatane. Myśląc o tym, że Evo krzesło jest z litego drewna, chciałam do niego dopasować materiał, który jest równie naturalny. Konsultowałam się z producentami, które rozwiązanie sprawdzi się na lata, bo nie chciałam, żeby to fajnie wyglądało na początku, ale po pierwszym sezonie lina okazała się wypłowiała i straciła swoje właściwości. Finalnie stanęło na dosyć grubej linie, która jest odporna na promienie UV, więc spełni swoje oczekiwania zarówno wewnątrz, a może nawet na dworze. Inaczej wyglądała moja praca nad koncepcją oparcia miękkiego, puchatego, tapicerowanego. Pierwotne Evo ma oparcie cienkie, delikatne, minimalistyczne, twarde w odbiorze. Nowe oparcie jest puchate, miękkie, wręcz rozbuchane w swojej formie. Są dla siebie przeciwieństwami, są swoim alter ego.